Bielce Białystok jest cerkiew świętego Mikołaja, a tutaj Mikołaja nie ma. Tutaj u katolików był katolik Mikołaj, który umarł, mieszkał na, proszę Państwa, Grójeckiej 19, w domu, gdzie balkoniki, to dziad brał od niego 400 zł, jak on dostawał 600 z OPS-u, proszę Państwa. Tak oskubał go, jak on tam prawie wcale nie mieszkał. No tutaj w Warszawie bardzo dużo chciwych jest. Chciwych, pazernych osób, ludzi, powiedzmy, że ludzi, przesądnych, bardzo przesądnych. Jak będziesz tak stała i sobie fotografowała, to zaraz żebracy będą się na ciebie gapić, żebracy, żebracznicy wielkiej tutaj 3-milionowej Warszawie. Będą tobie się przyglądać, tutaj liczba 3, jakie Janek Witek też z domu wychodził, czegoś nie wziął, zapomniał, wrócił się, to musiał usiąść, posiedzieć w domu. Także to nie było takie proste, to nie było takie łatwe. Przesąd i ciemnota przeszkadza ludziom żyć. Zabobon, ciemnota, przesąd. No, nie pozwala ludziom poznać prawdy, bo na przykład Świadkowie Jehowy, no Świadkowie Jehowy, no ale to przecież Świadkowie Jehowy rekrutują się, jak nie z Żydów, to rekrutują się też i z katolików. I przecież katolikom niełatwo jest poznać prawdę z Pisma Świętego, bo jak oni w duchy wierzą, w różnego rodzaju gusła, w czary, no. W Księgach Mojżeszowych czytamy, aby u ciebie w domu nie znalazł się taki, który przeprowadza swojego syna czy córkę przez ogień, ani wróżbita, ani czarodziej, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Jahwe jest to taki człowiek, który to czyni. Także zapraszamy, może Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok i w Anglo-Ameryce Białystok Państwo zobaczycie ludzi prawosławnych, zobaczycie Państwo cerkiew świętego Mikołaja, bo tutaj nie ma cerkwi świętego Mikołaja, tutaj w ogóle raczej cerkwi nie ma, w Warszawie jest dominuje tylko Kościół rzymskokatolicki, dlatego nie jest głupio mówić, że Matka Boska nad Wisłą. Nie jest głupio mówić, że Matka Boska jest nad Wisłą. Polska bardzo wierzy w papieża, dzisiaj też bardzo dużo o papieżu. Nawet zrezygnowałam teraz ze słuchania Radia Maryja w Toruniu, to przecież jest obok Warszawy. To nawet ci, którzy zaraz pojadę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ci, którzy studiują na Uniwersytecie Warszawskim, to są praktycznie prawie tutaj z Mazowsza, bo podjadą i tramwajem i są na dobre 56 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj jest kolejny dzień, bo to jest poniedziałek sesji, proszę Państwa, czyli do 5 rano zapraszamy.